wtorkowym serwisie mamy relacje z maratonu pisania listów pod patronatem Amnesty International. Zapraszamy również wszystkich czytelników do udziału w loterii organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. Na zakończenie przedstawiamy sylwetkę Beaty Maciejewskiej, nowej prezydenckiej pełnomocnik do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta. Maraton pisania listów to inicjatywa organizacji Amnesty International, której celem jest zarówno zwrócenie uwagi władz na ewidentne przykłady łamania praw człowieka, jak i wsparcie okazane niesłusznie więzionym osobom. Co ciekawe, maraton po raz pierwszy zorganizowany został w 2001 roku w Polsce, zyskując z czasem popularność i rangę międzynarodowego wydarzenia. W minioną niedzielę słupska domówka stała się miejscem, w którym słupszczanie mogli przyłączyć się do akcji pisania listów. Spotkanie nadzorowała Joanna Przybyło, koordynatorka grupy lokalnej Amnesty International w Koszalinie. Maraton pisania listów to jest taka międzynarodowa kampania Amnesty International, organizowana w tym roku po raz 15. Warto dodać, że inicjatywa jest polska. Pomysł powstał w 2001 roku w grupie lokalnej warszawskiej i rozprzestrzenił się. Chwycił ten pomysł. W zeszłym roku listy pisane były w 143 krajach świata. Tych akcji organizowanych w tym czasie właśnie maratonowych było ponad 2 miliony. Więc można powiedzieć właśnie, że to już jest zasięg ogólnoświatowy. W Polsce, tak jak mówiłem, piszemy po raz 15. Miejsc maratonowych jest około 500. My w Koszalinie pisaliśmy w kawiarni Pauza razem z młodzieżą z liceum ogólnokształcącego w Koszalinie, ale były też organizowane takie akcje pisania listów w szkołach przez nauczycieli. Inicjatywa Amnesty International w przeciągu kilkunastu lat istnienia wielokrotnie przyczyniła się do uwolnienia niesłusznie osadzonych więźniów. Kambodżanka Yorm Bofa uwolniona została po wysłaniu blisko 253 tysięcy listów z 54 krajów. Naciski organizacji doprowadziły również do oswobodzenia dwóch aktywistów z Placu Błotnego w Rosji. Niejednokrotnie okazało się, że wysłany list doczekał się odzewu ze strony adresata. Zdarzają się takie przypadki, dlatego też zachęcamy, żeby podawać adres zwrotny na kopertach, że osoby, które piszą listy, dostają odpowiedź. Albo od konkretnego bohatera, jeżeli są to listy wsparcia adresowane właśnie do bohatera osobiście, albo z ambasady danego kraju, czy też, nie wiem, z biura ministerstwa. W tym roku londyńska centrala Amnesty International wytypowała 11 przypadków łamania praw człowieka. Między innymi szeregowa Chelsea Manning skazana za ujawnienie WikiLeaks nieprawidłowości w amerykańskiej armii, Liu Ping, chińska aktywistka aresztowana za walkę z korupcją, czy Jeanette, osoba transpłciowa dyskryminowana przez norweskich urzędników. Są to tak zwani w przeważającej części, są to więźniowie sumienia, czyli osoby niesłusznie więzione za swoje przekonania polityczne przede wszystkim. No, są osoby zatrzymane za to, że założyły forum internetowe. Jest chłopak, student 21-letni z Wenezueli, który brał udział w pokojowych manifestacjach i został za to uwięziony, też poddawany torturom po zatrzymaniu. Także no, są to bardzo różne przypadki. W trakcie słupskiego maratonu napisano 36 listów, m.in. do Baracka Obamy i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. W trakcie spotkania zbierano również środki na zakup znaczków pocztowych. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Słupsku organizuje specjalną noworoczną biblioterię, czyli zabawę dla swoich użytkowników. W zabawie może wziąć udział każdy, kto jest czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku i posiada kartę z Biblioteką do Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku organizuje loterię dla wszystkich swoich czytelników. W loterii można wziąć udział, przychodząc i korzystając z usług bibliotecznych. Można wypożyczyć książkę, można wypożyczyć swoją ulubioną płytę, można skorzystać z czytelni. I jeżeli skorzystamy z takich usług bibliotecznych, wypełniamy kuponik i bierzemy udział w loterii.
Po skorzystaniu z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej wystarczy wypełnić specjalny los, na którym należy podać swoje imię, nazwisko, telefon oraz e-mail, a następnie odpowiedzieć na pytanie, za co lubisz bibliotekę. Wypełniony już los można wrzucić do specjalnej skrzynki przygotowanej w wypożyczalni głównej lub w oddziale dla dzieci i młodzieży. Termin loterii upływa 10 stycznia, natomiast losowanie nagród odbędzie się 2 dni później. Wtedy też na internetowej stronie biblioteki opublikowana zostanie lista nagrodzonych osób. Wręczenie nagród nastąpi 15 stycznia 2015 roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w biblioterii wziąć udział mogą wyłącznie posiadacze nowych kart z Biblioteką do Kultury. Warto zatem wymienić swoją starą kartę. W biblioterii możemy wygrać wyjście do kina, wyjście na kolację dla 2 osób. Możemy wygrać wspaniałe książki i wiele, wiele innych nagród. Namawiamy tutaj czytelników do założenia sobie nowej karty bibliotecznej, ponieważ tylko nowe karty biblioteczne mogą wziąć udział w tej loterii. Nowa karta z Biblioteką do Kultury może nam dać wiele zniżek na różne usługi w Słupsku, ponieważ prowadzimy taki program z Biblioteką do Kultury, gdzie podpisujemy z różnymi firmami promocje na różne produkty, usługi. Dlatego zachęcamy czytelników, aby sobie taką kartę za jedynie złotówkę wyrabiali. Biblioteria odbywa się dzięki wsparciu instytucji i firm będących partnerami biblioteki w programie z Biblioteką do Kultury. Upominki ufundowali m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Pomorza Środkowego, Klubokawiarnia Kafeina, Nowy Teatr imienia Witkacego, Młodzieżowe Centrum Kultury, Księgarnia Ratuszowa i Restauracja Słupskie Smaki. Prezydent Robert Biedroń powołał dziś na stanowisko pełnomocnika do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta panią Beatę Maciejewską. Jest to najprawdopodobniej pierwsze tego typu stanowisko w Polsce. Beata Maciejewska to przewodnicząca Rady Fundatorów Zielonego Instytutu i redaktorka naczelna magazynu Zielone Miasto. Edukatorka społeczna, autorka i redaktorka publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, równości i zielonej modernizacji, m.in. Zielone Miasto Nowej Generacji, Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia, Zielony Nowy Ład Społeczny. To także fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu i twórczyni linii programowej tej instytucji. Autorka, współautorka i trenerka programów szkoleniowych, m.in. seminariów aktywizujących kobiety z małych miejscowości województwa pomorskiego do działań w sferze publicznej, ogólnopolskich warsztatów dla lokalnych liderów i liderek, warsztatów równościowych dla mediów lokalnych oraz dla radnych i pracowników administracji publicznej. Autorka podręcznika Jak pisać i mówić o dyskryminacji, poradnik dla mediów i współautorka przewodnika równościowego pod tytułem Pomorze, kurs na równość. Od 2013 roku na podstawie jej książki pod tytułem Polka powiatowa i zielona modernizacja realizowana jest ogólnopolska kampania na rzecz równoprawnego udziału kobiet w rozwoju lokalnym objętym patronatem m.in. pierwszej damy RP Anny Komorowskiej. Do zadań nowej pełnomocnik należeć będą wdrażanie zrównoważonego rozwoju integrującego kwestie gospodarcze, społeczne i ekologiczne jako polityki horyzontalnej miasta. Opracowanie założeń strategii miasta Słupska do 2022 roku, współpraca nad strategią, w tym konsultowanie i proponowanie konkretnych działań w jej zakresie. Inicjowanie programów, projektów i wydarzeń z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, współpraca przy ich realizacji, nadzór nad realizacją Instytutu Zielonej Energii. Opiniowanie dokumentów, w tym decyzji prezydenta pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nadzór nad integrowaniem kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych w jednostkach podległych prezydentowi miasta i realizacją polityki zrównoważonego rozwoju. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami podległymi prezydentowi miasta w celu zapewnienia spójności pomiędzy zapisami programów a ich realizacją. Tworzenie bazy ekspertów z zielonych dziedzin. Konsultowanie planów, projektów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi. Prezentowanie możliwych rozwiązań, współpraca z osobami i organizacjami w Słupsku, Polsce i całej Europie na rzecz zazieleniania miasta, od pojedynczych wydarzeń i przedsięwzięć po całe strategie.